Wszyscy natychmiast do baraków! Artur! Adam! Meine Herren, zarządzam stan specjalny do odwołania. Rozkazuję nie opuszczać baraku w żadnym wypadku. Każdy, kto samowolnie opuści barak, będzie zastrzelony. A służbowi? Żadnych służbowych ani szarż. Wartownicy będą strzelać bez uprzedzenia. To wszystko. Nie opuszczać baraku w żadnym wypadku. Będzie się strzelać bez uprzedzenia. Dobra, że teraz się przyjmuje. Panowie! To znaczy, że wieją! Cisza! Pan pułkownik chce mówić. Proszę panów. Panowie oficerowie, siedzimy już piąty rok w tym oflagu, miejmy nadzieję, że ostatni. Front musi być bardzo blisko. Teraz powinniśmy ustalić plan naszych działań, w zależności od sytuacji oczywiście. Ale czy możemy decydować bez innych baraków? No musimy nawiązać z nimi łączność. Spróbuję, panie pułkowniku. Zgaście. Chwileczkę spróbuję. Sądzisz, że teraz, kiedy wojna przekroczyła jej granice, nie skapitulują? Nie, już za późno, a poza tym oni są obłąkani. Obłąkani zbrodniarze. Jak myślisz, Tygrys? Szkopy wykończą nas? Byłeś w powstaniu, co? Wykończyli wszystkich na Powiślu i na Starówce. Jedyna nadzieja, że teraz już nie te czasy. Panowie. Sami się kończą. Panowie, nie możemy ich prowokować. Przestrzegam. Nie prowokować ich! Czym możemy ich prowokować, panowie? Czyście widzieli, jak oni wszystkich jeńców radzieckich wymordowali? Co jest? Słuchaj, ja... Co? Ale powiesz mi prawdę. Zawsze się staram. Czy ty jesteś ten socjalista, czy... A po co pytasz? No bo w razie czego, gdyby tutaj przyszła Czerwona Armia, mógłbyś nam pomóc. No nie to, że wszystkim, ale myśmy zawsze z tobą trzymali. Aż tak bardzo się boisz? Wiesz. Daj mi spać. Jan. Co? Jak myślisz? Czy to możliwe, że to pomyłka? Że jednak Maria żyje? Zdarzały się różne rzeczy. Ale pomyśl. Dostałeś wiadomość przez Czerwony Krzyż. I rodzina to potwierdziła. Może to jednak pomyłka. Tyle kobiet jest w podobnej sytuacji. Mąż w niewoli. Chciałbym, żebyś miał rację. Chciałem zobaczyć, co tam się dzieje. Panie pułkowniku, porucznik prosi o pozwolenie dokonania zwiadu. Na własną odpowiedzialność proszę.
wieją. Pan, Otto. Więc jednak pan zostaje. Więc jednak. Czy Inga także? Inga także. Straszną pan wziął na siebie odpowiedzialność, panie doktorze. Oby ktoś nie zapytał, jakie pan miał prawo do tego. Czasy pytania mijają, Otto. Kiedyś, gdy i pan będzie miał dzieci. Wątpię. Dziwię się, że nie strzeliłeś w łeb temu staremu szczurowi. Zrobię dla was wszystko, co będę mógł! Kto to był? Otto. Zadawał mi zbędne pytanie. Czy oni naprawdę nie mogą zrozumieć, że jestem jedynym lekarzem w okolicy? I ludzie znają do mnie drogę? Że mam chore dziecko? Że wreszcie nie uczyniłem nic, co by zmuszało mnie do ucieczki. Nie zrobiłeś także niczego, co by cię zmuszało do pozostania. Poza zgromadzeniem tej ślicznej kolekcji. To jest część mojego domu i mojego życia, Ingo. Mogłaś ewakuować się, ty i Lucy, byłbym spokojniejszy. Mama na pewno miałaby mi za złe. Biedna Elza. Może to i lepiej, że nie dożyła. Ale w końcu iść czy pozostać tu, czy gdzie indziej, co za różnica. No, przynajmniej wcześniej niż inni będziemy wiedzieli, jak to smakuje. A gdzie Lucy? Poszła do Holzerów. Zostawili klucze i prosili o korzystanie z pozostawionych zapasów. Zapewne przymierza kiecki Holzerówny. Myślisz, że grzebie w cudzych szafach? Niewiele o niej wiesz. Jest lekkomyślna, to prawda. Jest także cwana. Możesz być o nią spokojny. A Lorchen? Lorchen już usnęła. Jesteśmy sami. Bardzo sami. Boję się, że jesteśmy także osobno. Ingo? Czy słyszysz? Nie, papo. Stałeś się nerwowy. A jednak... Pozwól, Ingo. Wpadłam tylko na chwilę. Oj, u Holzeru zakwaterował się sztab. I gotuję dla nich. Będę rano, nie martwcie się. Ależ to SS jest świetnie zaopatrzone. Sardynki, wyobraźcie sobie. O, serwus Inga. Nareszcie coś się dzieje w tej dziurze. Papo, do widzenia. Ależ ty kujesz. Nie ogoliłeś się! Zauważyłeś? Tak. Która godzina, papo?
Papo, znowu nalot? Lorhen! Niewielki, zrobiłam ci świetne spanie na dole. Zaraz papa da ci coś, żebyś dobrze spała. Nic się nie bój. Nasi musisz otworzyć, jeżeli obcy, to też musisz otworzyć. I tak wejdą. Daj mi papierosa. Rozwitał się biały gruz, wróć jasień pustej wojenki wróg, wróć u całej rozdanej gram, dam ci za to róży najpiękniejszy kwiat. Wróć u całej jak zalany klat, dam ci za to róży, przeszło lato, jesień, zima już. Przekwitnęły pęki białych róż. Cóż ci teraz dam, jasieńku, hej, gdy z wojenki wrócisz do dziewczyny swej. Cóż ci teraz dam, jasieńku, hej,
gdy z wojenki wrócisz do dziewczyny swej. Wróciła na ziemię, był już nie jeden lat. Kwitnął pęknia i wróć, tam pod lasem, gdzie w wojence padł. Rośnie na mogile białe róży kwiat, tam pod lasem, gdzie w wojence padł. Rośnie na mogile białe róży kwiat. Panowie, jest apteka! Dobra. Zajrzyjmy ostrożnie. Tu się znajdzie coś dla Jana. Uważaj! Nie bój się, jestem saper. Czekaj. Jestem go! Maganał! Puść no. O, coś to nie tak. Panowie oficerowie! Może się znajdą jakieś leki. Panowie oficerowie! Oto damy! Rany boskie, dobrze, że nam zdrowe serce. Koledzy! Przepraszam, że goła. Panowie! Hop, hop! Nie mogę uwierzyć. Ty, co ty tam masz? Spirytus. Ty to będziesz pił? Jak najbardziej. Coś tu oszalał? Ja, bracie, wierzę w medycynę. Jest napisane etanol, tak? No i nie ma tego... A i znając niemiecką dokładność, łyknę sobie cokolwiek. A panowie będą uprzejmi poczekać na rezultaty. Znalazłem lekarstwa! Ależ to pachnie jak w raju. A co to? No, panowie, zbierajmy się, czas poszukać kwatery. Chodź. A w tym miasteczku kwater nie zabraknie. Nie ma się co spieszyć. Nie, no chodźcie, chodźcie. Ty wiesz co, Karolku? Widzę cię jeszcze. A daj, raz kozie śmierć. Masz. Co to, spirytus jest? Tak jest. Mocne. No daj mnie. No. Ale panów kolegów widzę doskonale. Słuchaj, Karole, zagraj, bracie, coś dla dam. Popatrz, jakie one pierne. Z wodą to jadło łyknął. Nikt je nie ubiera, ani nie rozbiera. Zagraj im walc z figurami. Thank you.
myślę, że już wystarczy, zbierajmy się. E, ty, dowódca, dość nas zanozwodziłeś za drutami. Paweł, Paweł, bo ci jutro przykro będzie. No chodź, chodź, przestań głaznować. Trzeba znaleźć kwaterę. Pa! To jednak trochę głupio tak wchodzić do cudzego mieszkania. Nie martw się. Klucz jest w zamku od zewnątrz, żebyśmy się nie męczyli. Ha! To też zapobiegliwość, co? Całkiem nieźle. W sumie 5 pokojów, po jednym na twarz. Zmęczyłeś się? Wyglądasz, jakbyś miał gorączkę. Chyba tak. Czekaj. To wspaniałe. Posłuchajcie. Wir bitten diejenigen, die unsere Wohnung, tych, co by weszli do naszego mieszkania przed naszym powrotem, prosimy o uszanowanie ciężkiej i długoletniej pracy. H i G Kluge. A to nieźle wychowani ci państwo Kluge. A wychowani to nie są nieźle, tylko nie w tę stronę. Podpiszę im. Jeszcze ci nie przeszło? Nie! Nie mogę słuchać tego waszego ględzenia. Szkop raczył napisać karteczkę, więc ślinią się, panowie Polacy. Wolałbym, żeby oni tu byli, ci Kluge, żebym ich wziął za mordę i wyrzucił z tych śmierdzących betów. Wolność! Pierwszy dzień wolności! I co? Siedzę, pichcę kartofle i marzę o śmierdzących betach. Szlak trafił. I to coś warte. Co? To, że możesz pichcić kartofle. Albo nie. Że możesz spać w piernatach. Albo też nie spać. Że nie musisz nic robić. Że... No, a jeżeli zechcesz, to może... No, mogę, mogę, mogę. Z manekinem. Pójdę. Zobacz, jak się inni urządzili. Przejdę się. Zresztą cholera wie, co zrobię. Idę z tobą. No to ja chyba pójdę. A widziałem po drodze tabliczkę z szyldem lekarza, to pójdę. Słuchaj, Jan. Co? No kiepsko wyglądasz, chłopie. Gęsto tu w powietrzu. Nie czujesz tego, Jan? Gęsto od ich cieni. Podpatrują, co robimy z dorobkiem uczciwej pracy. Mimo wszystko parę dni przyjdzie nam tu pomieszkać, zanim zorganizują jakiś transport do Warszawy. Ja mogę nawet parę tygodni, tutaj czy gdzie indziej. Nie mam do kogo wracać. Daj spokój. Mamy to już wszystko za sobą. Jan! Przyprowadziłem ci lekarza. Doktor Rode. Proszę. Niech pan pokaże.
mundur. Słucham. O, przepraszam. Proszę o wodę, mydło i ręcznik. Michał, tam jest. Dobra. Czy nie ma tu trochę spirytusu? Postrzał czy odłamki? Postrzał, dwie kule z automatu. O, to lepiej. Proszę trochę spirytusu. Trochę? Jest. Dziękuję. Proszę podnieść ramię nieco do góry. No, zabolało? Nie. A teraz? Trochę. Nie ma złamania. Kupuję pana. Trzeba to zrobić. To czasami szokuje, a pan jest w złej kondycji. O, bardzo mi przykro. To nie moja wina. O, oczywiście. Oczywiście. Morgenstunde hat Gold in Munde. Państwo Kluge byli bardzo zapobiegliwi i gospodarni. A trochę wygody należy się teraz panom. Sam siedziałem za drutami u Francuzów w 18 roku, więc rozumiem, co to znaczy. Czyli jakby kolega, co? Nie porównuję, broń Boże. Dlaczego pan tu został? Miałem kilka powodów, aby zostać, a żadnego, aby uciekać. Po raz pierwszy nie usłuchałem polecenia władz i uczyniłem źle. Do wczoraj jeszcze myślałem, że robię słusznie, pozostając w moim domu, do którego znają drogę ludzie potrzebujący pomocy. Niestety, zdarzyło się, że tę drogę odkryli inni ludzie, jeśli jeszcze można nazwać ich ludźmi po tym, co zrobili. A jeśli nawet nie byli ludźmi, czyja to wina? Jak pan sądzi? Nie oskarżam. To dobre. On nie oskarża. Źle się wyraziłem. Zresztą to, co nas spotkało, jest poza pojęciem winy i kary. Ściślej mówiąc, to, co spotkało moją córkę. Czy mają panowie choćby aspirynę? Jest tu cała paczka leków, ale ja się na tym nie znam. Po co panom lek na dolegliwości kobiece, na miły Bóg? Czy to byli Polacy? Kto? Tamci, którzy przyszli. Czy sądzi pan, że Polacy byliby do tego niezdolni? Doktorze, jak pan zostawi, to trzeba koledze dla nas trochę aspiryny, resztę może pan zabrać. Rozumiem pana. Sam w domu mam córkę. Czy zadawala pana moja odpowiedź na pytanie, dlaczego żałuję? Niestety. Są rzeczywiście wysokie rachunki do zapłacenia. Tak, niewątpliwie. Tylko płacą je ci, których nie pytano, kiedy rachunek został otwarty. I płacą czymś, co nie ma ceny. Dziękuję. Pojutrze wpadnę do pana. Albo proszę przyjść do mnie, jeśli pan będzie czuł się już dobrze, to niedaleko. Muszę się ograniczyć tylko do podziękowania, panie doktorze. Głupstwo, nie ma o czym mówić. Do widzenia. Czuję moja dusza, że to Karol. To koledzy. Witają wolność, jak umieją. Przyzna pan, że robią to w niewinnej formie. Dziękuję. Obawia się pan, że to wczorajsze
Może się jeszcze powtórzyć. Tak, obawiam się. Ale jesteśmy bezsilni, ja i moje dziewczęta. Ileż ich pan w końcu ma, tych dziewcząt? Są trzy. Inga, o której mówiłem, Lucy i mała Lorchen, która jest po ciężkiej chorobie. Przepraszam. Do widzenia. Chwileczkę, panie doktorze. Myślę, że panu i pańskim córkom byłoby bezpieczniej na przykład tutaj. Pan żartuje z człowieka, którego spotkało nieszczęście. Ja rozumiem, że taki człowiek zazwyczaj jest śmieszny, ale mógłby pan sobie darować. Ja odwyknęłam od żartów i to, co mówię, jest jak najbardziej poważne. Zaraz, zaraz. Co ty? Niech pan się zdecyduje. Droga do pańskiego domu może się przypomnieć tamtym ludziom, albo przyjdą inni, podobni. A jeśli ona nie zechce? Wkrótce się sciemni. Ma pan niewiele czasu. Zapytam. Spróbuję przekonać. Jan. Ty chyba majaczysz, co? A co cię do łba strzeliło? Dla mnie w tej chwili najważniejszy jest spokój. Chcę z głową na karku dobrnąć do domu, rozumiesz? Bo mam tam jeszcze coś do zrobienia, psiakrę. Nie no. Wszystko się nieźle układało. Wiem, że to, co mówię, to jest paskudne, ale... Ale Jan zrozum. To są Niemki. My nie mamy żadnego obowiązku. My nie mamy prawa. Ile razy, ilu ludzi przysięgało, że będą bezlitośni? Na co liczyły te kobiety rozstrzeliwane z dziećmi, jak moja Maria? Może na to, że zaraz po wyjściu z zadrutów obejmę strażu wyrka Niemki, żeby jej ktoś nie tknął, broń Boże. Pomyślałeś o tym? Myślałem o tym nie od dziś i mówiłem wam, ale wy albo nie pamiętacie, albo były to rozmowy dla was dla zabicia czasu. Czy nie pamiętasz, że zgadzałeś się ze mną, kiedy mówiłem, że zemsta do niczego nie prowadzi? Ja się nie mszczę, ja gardzę nimi. No ale pozwalasz, żeby inni się mścili za ciebie. To wszystko jedno. Czy nie przytakiwałeś, kiedy mówiłem, że aby zwrócić ludziom godność, trzeba zacząć od siebie? Godność? Moja godność zaczyna się od tego, że ja chcę być normalnym człowiekiem, a bez tego to ta cała moja godność nie jest funta kłaków warta, rozumiesz? A więc nienawidzieć? Albo z powrotem zaszyć się do swojej nory? To tylko tyle wynieśliście z tej wojny! Tylko tyle! Może macie rację. Wolność oznacza prawo dokonywania wyboru. Wybraliście. Ja też wybrałem. Myślicie to samo, co ja. Tylko przeraża was własny, ludzki odruch. Jan, ty to zawsze od razu z igły robisz widły, no. Zobaczysz. No, zobaczysz. Zobaczysz. Wirtuos, cholera szlachmieta. Pan, chcesz zakurzyć? Nie, dziękuję. Gordy ľah. Nasz ruski tabak nie po wkusu. Nie chcesz, nie nada. Спасибо. A ty broń wieziesz dla kogo? Nie dla ciebie. Тебе, пан, домой возвращаться надо. Мучительно играет. До видения. Przestań grać, cholernie fałszuję. Jestem człowiek wolny. Mogę fałszować. Skończ z tym, koniu Boży! Zwaj stamtąd!
Paweł tam jest? Jest! Dajcie spokój tym organom! Wracajcie na kwaterę! No, nie tak rychło. Rosjanie zaprosili nas na skromną żołnierską kolację. To dobrze, że was dwóch? A po co? Razem cztery nogi. Duże ułatwienie, jak będziecie wracać. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę. Wejdźcie państwo do środka. A więc? To cała moja gromadka, mała Lorchen, Lucy, największa z nas wszystkich realistka, co raczej dziwne jest, w jej wieku ma zaledwie 18 lat. Już 18 lat. No i Inga. Poczułem się nagle ciężki jak czołg. Ja jestem Jan, to jest Michał, a to Hieronim. Zapamiętam imiona panów z wdzięcznością. Jak to się mówi do takich istot? Nic mi nie przychodzi do głowy. Jeżeli nie masz wujaszka, moja mała, to możesz mnie nazywać kimś w tym rodzaju. Mój wujek zginął na froncie. Miejmy nadzieję, że żaden z panów go nie zastrzelił. Wujek Hans zginął w Belgii, panowie zaś są Polakami. Jakoś nam nie wyszło z tym wujaszkiem, lepiej nic nie mówmy, bo zabrniemy. Zapewne chciałabyś pójść do pokoju, który panowie dla was przeznaczyli, moje dziecko. Chwileczkę, panie doktorze. O ile dobrze zrozumiałem, powiedział pan córkom, do pokoju, który jest dla nich przeznaczony, tak? A pan? Muszę być pod moim adresem. Jestem lekarzem. Myślę, że jedynym w promieniu bardzo wielu kilometrów. Jak to? Nie rozumiem pana. Istnieje coś takiego jak lekarska etyka. Moi profesorowie wdrożyli mi ją bardzo usilnie i później nigdy od niej nie odstępowałem. Po drugie zaś wspaniałomyślny gest panów, jaką by miał wartość, gdybym moich dzieci nie mógł pozostawić tu samych. To prawda. To nie są dzieci oprócz tej małej. On jest stary pruski wariat. A co zrobisz, jak przyjdą Paweł i Karol? Nas jest większość. Większość była dobra z adultami, a my jesteśmy na wolności. Czas ją wypróbować. Co za brednie. Ty sam ze swoją świętością będziesz czekał, żeby ci wlazła do łóżka i to wszystko. Mnie czy sobie nie ufasz? Cholerny harcerz. Gdzie ty idziesz? Idę na górę, przenocuję dzisiaj i jutro. Cześć, koledzy. Tak więc uzyskałem obietnicę, że będą zachowywały się tak, jakby nie istniały. To nie jest konieczne, panie doktorze. Wprawdzie przez 5 lat żyliśmy w świecie wyłącznie męskim, ale no, chciałbym, żeby pan mnie dobrze zrozumiał. A doskonale to rozumiem. Miejmy nadzieję, że to już nigdy nie wróci. Że mężczyźni nie będą odrywani od swych prac, od swych zajęć, od swych kobiet i dzieci. Bo dzieci, przyzna pan, to jedyna poezja naszego życia. Dosyć już, dosyć, papo. Niech papa wraca do domu. Gdzie jest Inga? Musi pan stąd odejść. Pan sobie nie zdaje sprawy. Zdaję sobie sprawę. Pytałem, gdzie Inga. Inga jest
w bezpiecznym miejscu. Bezpiecznym, powiada pan. Chce się z nią widzieć. To jest niemożliwe. A gdyby nawet... Gdyby nawet co? Gdyby nawet było możliwe, to i tak nie chcę, aby pan się z nią widział. Przecież opuściliście miasto. Po co pan został? Po co pan tu przyszedł? Czy mało jeszcze nieszczęścia? Słuchaj, no dziadygo. Nie mam czasu gadać tu z tobą godzinami i odpowiadać na twoje głupie pytania. Słuchaj uważnie. Pójdziesz do Ingi i powiesz jej, że siedzę w rozbitej dzwonnicy i czekam na odwiedziny. Rychłe odwiedziny jeszcze tej nocy. Po co ona? Już dosyć, dosyć, dosyć. Nie powiem jej tego. Wtedy przyjdę jeszcze raz i najpierw zrobię bardzo paskudną rzecz. A potem sam jej poszukam. Pan mi grozi? To nie jest groźba, lecz zapowiedź. Mam nadzieję, że nie skumał się pan jeszcze z Ruskimi, rodaku. Więc zrobi pan to, o co proszę. Hajl! Obiecywałem, że zrobię dla was wszystko, co będę mógł. Do gabinetu. Człowieku, jak pan do tego dopuścił? Przecież to odmrożenie trzeciego stopnia, martwica. Muszę to amputować. Czy pan rozumie? Czy pan jest doktorem? Tak. Potrzebna jest natychmiastowa pomoc. A skąd pan może o tym wiedzieć? Jestem byłem tam sanitariuszem. Z nieba mi spadłeś, człowieku, zostaw tego na razie. Słuchaj, ty niemiecka świnio, jeżeli natychmiast... Uspokój się! Tam już jest jeden taki, natychmiastowa amputacja. Połóż tego na fotelu. No to nie jest on, to jest kobieta. Moja kobieta. Myj się i zakładaj fartuch. Los, los, los! Dawaj, herr doktor! A niech to cholera nie odwyknie. Wariat. Poleż ty, Iwon, załatwimy tamtego faceta i zaraz doktorem weźmiemy się za ciebie. To jest następny. Czy pan jest Niemiec? Tak. Dlaczego ten panów kolega nie zeszedł na kolację? Nie wiem. Na złość babci postanowił poodmrażać sobie uszy. Czy to z naszego powodu? On stracił wszystkich najbliższych. Więc trudno mu się dziwić, że chce być sam. Zresztą robi to samo, co my. Usiłuje powrócić do życia. Chce być sobą. Zaniosę mu kolację. Gdzie?
Dokąd ty się wybierasz? Idę do chłopaków. Zobaczę, co robią. A co? Może ci jestem potrzebny? Hieronim, Hieronim! Cholerny harcerz. Więc pijmy wino, szwole żerowiec. Zaralalalam, radym śle, że nam jest smutno. Nikt się nie dowie, że nam jest smutno, lecz nigdy źle. Uroczysty fakel cukru, zyś? Uszczypnij mnie. To jest dziewczyna. Ja też ją widzę. One wszystkie właśnie tak wyglądają. Żywa. Autentyczna w każdym szczególe. Nie no, chłopcy, zuchy jesteście. No wolnego, daj sobie wyjaśnić. Ale co tu wyjaśniać? Niemeczka, co? Więc wszystko jasne. Zostaw ją! Świetnie nam idzie, Karol. Jazda dalej w tym... Spokój! Zostaw ją. Co? Aha, jeszcze jej nie załatwiłeś. Poczekam. Zostaw ją. No ty z tymi łapami ostrożnie, dobrze? Gdybyś nie był ranny, inaczej pogadałbym z tobą, rozumiesz? Proszę iść do swojego pokoju. Spokój! Spokój. Zwierzę. Już tacy jak wy zgwałcili ją dzisiaj. Obiecałem jej i jej ojcu spokój i będą mieli spokój, chyba że się ze mną załatwisz, a to będzie trudniejsze. Ty pawianie za drutów. Ty impotencie. Dajcie spokój, no co wy, no. Słyszysz, Karol? Przywódca obozowej komuny nie życzy już więcej dzielić się. Ma swoją własną dziwkę. To ty na to, Hieronim. A nie wiem, co mnie tu. Idziemy. Pewno. Zaczynają tu Niemcom do dupy wyłazić. Nie będziemy im w tym przeszkadzać. Cześć, byli koledzy. Karol, gdzie... A to ja chyba pójdę. A ty nie krzycz. Nagadałeś się o tej solidarności. Gdzie ona jest, ta twoja solidarność? Ja idę z nimi. Byłoby lepiej, gdybyśmy poszły. Dokąd? Proszę usiąść, jeżeli pani lubi patrzeć w ogień. Niech pani się zdaje, że to jest górskie schronisko, w którym spotkali się obcy ludzie i muszą razem przetrwać, i którym jest wszystko jedno, kim są i skąd przyszli. Których nie tylko nic nie łączy, ale wszystko dzieli. Zapewne. Tacy ludzie nazywają się wrogami. Chyba tak. I co dzieje się wtedy w tym schronisku? Dlaczego pani mówi o ludziach, których wszystko dzieli? Bo mówię o nas. O panu i o sobie. Czy pan by go wtedy uderzył? To nie są rzeczy, które się wie potem. Ale pan by to zrobił. Pan sądzi, że pan postępuje słusznie. Zaopiekował się pan zwyciężonymi wrogami, a teraz oczekuje pan uznania. Nie, uznania nie. Więc czego? Pan się myli, wdzięczności nie będzie. Nie spodziewam się. Powiedz. Nie spodziewam się. Pani zapłaciła za wojnę i za wszystko inne. Rachunki są wyrównane. Tak pani sądzi. Tak, a pan swym postępowaniem stara się je powikłać na nowo. Dlaczego? Pomyślałem, że mogę zrobić dla pani i dla was coś, co przywraca nadzieję. Nam czy panu? Nam także, nam też to jest potrzebne. Niech pan mówi o sobie. Pańscy koledzy odeszli. Im nie jest potrzebna nadzieja. Im jest potrzebna baba i wódka. Pójdę do ciebie, pójdę do ciebie.
Przepraszam. Właściwie jestem panu wdzięczna. Za to, że ojciec mój jest spokojniejszy. Kto? Kto? Kto tam? Kto tam? Cześć! Ach, to pan porucznik. Pan jest w bloku C. Nareszcie ktoś znajomy. Pan ranny? Szukamy kwater. Zajęte? Kwater nie brakuje w tym mieście. Słuchajcie, kolego, nie wiecie, gdzie tu jakaś komendantura czy coś w tym rodzaju? Bo widzicie, ostrzelali nas po drodze i chcemy zameldować. Kto strzelał? Niemcy. Komendantura jest tuż obok. Musicie iść prosto, potem na lewo. Najlepiej spytajcie Rosja. To cześć na razie. A o transporcie nic nie wiadomo? Trudno wam coś powiedzieć. Żarty fasujecie? Jutro też będzie wiadomo. Kwater, mówicie, nie brakuje. Masa pustych i całych domów. To cześć. Pewno się znajdzie. Dobry wieczór. Jaki kąt? Do spania, panie kolego. Bo widzi pan, z poprzedniego miejsca wyrzucono mnie, a tu widzę światło, więc... Dlaczego ludzie... pana wyrzucili? O, widzi pan, ludzie nie znoszą, kiedy im się mówi prawdę. A moją prawdą jest to, że kiedy jedni uzyskują wolność, inni ją tracą. Ja ją utraciłem. Co? Ja ją utraciłem, natomiast tamci koledzy twierdzili, że to właśnie od wczoraj jesteśmy wolnymi ludźmi. Czy pan może także jest tego samego zdania? Mniej więcej. O, mam przez to rozumieć, że miejsca do spania nie będzie. Nie, 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 jest miejsce. Tam, tam jest nawet także pościel. O. Merci. Tam. Dziwnych ludzi przynosi burza do pańskiego schroniska. Dziwnych? A pani wie, jakie było normalne marzenie Polaków w czasie wojny? Tak jak nasze. Przeżyć. Przeżyć. Wasz Führer powiedział, że nasza ojczyzna zniknie z oblicza ziemi. Zniknie naród polski. A dla kogo życie? Nur für Deutsche. A dla kogo Sieg? Nur für Deutsche. A dla kogo cały świat? Nur für Deutsche. A dla nas najważniejszą sprawą było, jak umierać. Rozumie pani tę najważniejszą sprawę? Jak umierać. Zmusiliście nas do tego, że powstała duma śmierci. Umierać tak, aby tej dumie nie uchybić. Czego? Czego? Co? Ty... Powtórz! Dziwni ludzie. Dziwni ludzie. Dziwni ludzie. Pani się czuje wypłacona z wojny. O, ho, 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 ho. Ale pieprznęło. Pieprznęło. Widzi pan? Przed wojną uczyłem w gimnazjum. Marzyłem zawsze o poważnej pracy naukowej. Moja żona urodziła mi 7 dzieci. Miała w tym kierunku wielkie dyspozycje. Przy każdej następnej kołysce grzebałem kolejno cząstkę swych marzeń. Ja chciałem przecież
w trwały sposób uzasadnić swoje życie. Na rok przed wojną znałem się za ostatecznie pokonanego. Dopiero później za drutami spostrzegłem, że nic już nie mam, nic nie muszę. Właściwie było to coś, o czym marzyłem przez wiele lat. To, co mi pozostawiono za drutami, to była tylko egzystencja. Nie miałem nic, byłem wspaniale wolny. Gdzie? W obozie. Do wczoraj. Pisałem moją pracę wśród luksusu. Oddawałem się rozpuście intelektualnej. Nie taiłem swego szczęścia, stąd konflikty z kolegami. Widzi pan, oni rozumują jak maturzyści. Chciałbym, aby pan to przeczytał. Są to moje przemyślenia na temat pojęcia wolności. Rys historyczny przeprowadzony aż do naszego wieku, to znaczy do absurdu. Człowieku, co oni z panem zrobili? Nie przeczyta pan. Zostaw mnie pan w spokoju. Oni też nie rozumieją. Kto? Moi koledzy nie rozumieją. Tak samo jak pani, że ten bestialski świat, w którymśmy żyli, skończył się. Tylko dla pana. Jest jeszcze ciemniej i straszniej. Jest pan zapewne człowiekiem dobrym, szlachetnym. Ale właśnie przez takich życie staje się mniej zrozumiałe. Dlaczego mi pan przeszkadza nienawidzić ludzi za to, jakimi są? Czy pani naprawdę tak myśli? Nie. Nie. Jak długo pan tu zostaje? Kilka dni. A jeśli tylko do jutra? To nie zależy ode mnie. Ale ja tu zostanę. Czy pan nie rozumie, że nie zostawia mi pan nic prócz niewielkiej jałmużny? Sam jestem nędzarzem. Biedna Gerta. Tutaj najchętniej siadywałyśmy. Była w moim wieku. Umarła? Nie. Wyjechała stąd. Marznie pewnie teraz biedaczka w bydlęcym wagonie. No, ale skończy się to niebawem dla niej także. Cieszysz się? A pan? To nie to samo. My zwyciężyliśmy. Nie wygląda pan na zwycięzcę. Zwycięzcy to tacy jak ci, co wczoraj wdarli się do naszego mieszkania. Ja nie jestem zwycięzcą. Ja wiem, że pan został sam. Tak. Odebraliście mi wszystko. Nie ty i twój ojciec. Wy, Niemcy. Wie pan, kiedyś wybrałyśmy się na wycieczkę z Gertą, tam z tego pokoju. Wycieczkę niedzielną i zaniosło nas aż pod te druty, za którymi siedzieliście. To było jak ogród zoologiczny, tyle że zwierzęta są bardziej ludzkie. Chce się je pogłaskać przez kratce. Uciekłyśmy stamtąd. Ojciec mówi, że teraz my się będziemy męczyć, bo męczyliśmy innych. Ja męczę, ty męczysz, on męczy, my męczymy, nas męczą. Zupełna paranoja. Ja nie wierzę w żadne takie rzeczy, dla których warto cierpieć albo zadawać cierpienia. Pan sobie teraz zadaje cierpienia, tak jakby pan dotykał bolącego zęba. Po co to panu? Żeby sprawdzić, czy pan jeszcze żyje? Ile masz lat? 18. Jestem 2 lata młodsza od Ingi. Właściwie to jestem od niej starsza. Ona, wie pan, zdążyła jeszcze uwierzyć w to, co napisali poeci. Kiedy ja zaczęłam myśleć, nie było już poezji. Słowa się nie liczyły. No i nie zdążyłam uwierzyć. A pan? Ja zapomniałem. No widzi pan, tośmy się dogadali czegoś, co jest wspólne. Że nie wierzymy w bajki.
Ale to jest na nie. W ten sam sposób łączy nas szereg różnych innych rzeczy. Że nie latamy w powietrzu. Że nie chodzimy na czworakach. Czy nie ma nic na tak? Czy bardzo chcesz znaleźć coś takiego? Michał, za oknem jest strasznie. Nikogo nie ma. Przychodzą ludzie ze swoją nienawiścią i z nienawiści robią z dziewczynami to, czego się oczekuje od miłości. To upiorne. A może mnie się to śni? Powiedz, że mnie się to śni. Nie mogę. Nie mogę ci tego powiedzieć. Mogę tylko pogłębić twój sen i mój. Mario. Nie, Lucy. Lucy. Słyszysz? Tak. Pójdę zobaczyć. Panowie, alarm. Alarm! Mamy się wszyscy zebrać na placu, taki rozkaz. Niemcy atakują, pchają się na Hanna. Niedobrze, przykro. To jest niedobrze, no. A będzie jeszcze gorzej, jeżeli nam nie pomogą. Ale co? Dla nich najważniejszy front. Idą naprzód, a za sobą zostawiają Niemców. No co? Co my ich obchodzimy? Nic. A mówiłem? Mówiłem nie zatrzymywać się? Ale wyście chcieli pomieszkać, to macie. Po co tyle wrzeszczysz? Alarm to alarm. Michał, co tu się dzieje? No ja zrozumiesz, że tu jest alarm, to już nie ma żartów. Musimy wybierać albo rybka, albo pipka, no. Słuchaj. Ty za swoją drogą masz dobrego nosa. Przecież te dziewczęta teraz mogą się nam przydać. Pani rodacy robią głupie żarty, no. Po co oni się tutaj pchają? My jesteśmy ludzie uczciwi, jak najlepiej nastawieni. Myśleliśmy, że to już koniec. A tu siedzieliśmy sobie spokojnie za drutami, a teraz... Jeronim, uspokój się! A pan, słyszał pan przecież, co się dzieje? O nie, 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 nie. Ja dziękuję. Co to znaczy? Ja zostanę tutaj. Mnie alarmy już nie dotyczą, proszę pana. W obozie minął mój poborowy bieg. Ja tu zaczekam. Na co? Na moją kulę, kolego. Na moją kulę. Bądź zdrowa, Lucy. Cholera, nawet nie mogę ci powiedzieć, do widzenia. Pójdę z tobą. Nie, nie, zostań. Przecież to nic nie będzie. Proszę zgasić światło i zamknąć drzwi. Inga, oni naprawdę odchodzą. Tatusiu. O Boże, jak ty wyglądasz. Mam ci coś ważnego do powiedzenia. Możesz mówić. Przyszedłem cię ostrzec. Otto żyje. Był u mnie. Domagał się, abyś do niego przyszła. Niemcy atakują miasteczko. Ingo, błagam cię, nie idź z nim. Gdzie on się ukrył? W ruinach dzwonnicy, tak mi mówił. Ingo, błagam cię, zamknijcie się i nie wpuszczajcie nikogo. Za dnia może przyjdę po was. Organizuje się punkt medyczny. Jakoś was urządzę. Jeżeli nasi wejdą do miasta. Czy nie rozumiesz, idiotko, że Niemcy przegrały wojnę? Przepraszam cię, moje dziecko. Tracę nerwy w tym piekle. Przyjdę do was za dnia. Zamknijcie się dobrze. Muszę wracać do mojej rzeźni. Ingo, proszę, nie zadawaj mi więcej cierpienia.
Szybko! Czemu pan to robi? Jest coś niebezpiecznego w tych papierach? O, kilka kłamstw, które nie ja wymyśliłem, lecz inni. Ja je przemyślałem do końca i uważałem, że człowiek jest wolny, gdy nie ma nic i nie może być posłuszny ani miłości, ani rozpaczy, jak my za drutami. Ale widzisz, moje dziecko, wszystko to było mędrkowaniem i kłamstwem. Nie można uciec od miłości, nie można uniknąć rozpaczy. Niemcy podobno pancerki mają. Co? Auta pancerne. Подполковник Островский. Давыдов. Эх, чертов ветер. Войдем в помещение. Прошу. Прошу, прошу. Киев. Я Киев. Позвольте. Ничего, ничего. Григорий. Все в порядке, товарищ полковник. Открываем флаконы. Давай. Ну что, мост они не успели взорвать. А он нам нужен. Очень нужен. Я приказал заминировать, но желательно, чтобы его сохранить. Вода стоит высоко. Переправляться в другом месте не могут. И перейти вброд тоже. Мы бы перешли, а они нет. Вот они и прутся к этому мосту. Обороним. Что говорите? Обороним, удержим. Ну да, ведь на фронте всякое бывает. Постарайтесь удержать. Этот мост имеет особое значение. Но потом, когда вся эта бодяга-то закончится, оружие придется вернуть. Вот так, значит, ну что-нибудь дадим. Если удастся заручиться с танкистами, я вам дам знать. А то ведь они вас не знают, еще шарахнут по своим. Григорий! Ну что ты, где? Все в порядке, товарищ полковник, налил. Прошу. Дякую. Ну, за победу. За вспольную справу. И спирт. Panie pułkowniku, czy pan ma rozeznanie, kto to są ci Niemcy, SS-mani, Wehrmacht czy Własowcy? O, Własowcy nie sunulizba. W większości to SS-wcy. Pro broń maszyn ja mówił, nie? Tak, tak, był pan łaskaw. A ilu ich jest tych SS-manów? Не знаю. Знаю только, что одного хватило бы на ваших десятерых. Позволи, пан, пане полковник. Я не хотел вас обидеть, но они воевали. Как черть 5 лет воевали, пока вы... Григорий, организуй-ка там чайку нашего фронтового. Отравим эту неприятность. Григорий, открой там какие-нибудь консервы. Смотри, не ошибись, как в прошлый раз. Чтобы была тушенка, а не компот. Больше не повторится. Оружие привезли? Так точно, товарищ полковник. Все жуешь? Кто принимает? Майор фон Фара. Позволите представить. Полковник Давыдов. Ну что же, закусим, товарищ офицер. Поручник Валишевский. Идите, панове. Лёда! Поручник КБ. Давай, командир. Пошалего. Подпоручник Загородский. Вилка! Загородский МП. Подпоручник Ольшинский. Ольшинский КБ. Поручник Брик. Брик КБ. Лица наших офицеров. Шибко, панове. Дякую, поручник. Марш. Są jeszcze 2 pancerfausty. Kto umie się tym posługiwać? Ja. Panowie z powstania, oficerowie czasów wojny. Stary Pawia. No to może który zna się na tym MG? 42, niemiecki RKM. Ja. Zobrać to. I te pancerfausty niech pan od razu da, panie kapitanie. Jak kto się nie umie tym posługiwać, łatwo sobie może zrobić ziazia. Jak żebym to ja miał na starówce.
A może wam przydzielić amunicyjnych? Sami sobie damy radę. My zwyczajni. Koniec. Zostały tylko dwie skrzynki granatów. O, Hieronim, weźmiesz je razem z kolegą. Panowie, niedobrze jest, niedobrze. No nie mam. Jak ktoś zostanie ranny, przejmiecie broń. Wilka! Odejdź. Nie dostaniesz broni. Możesz stać sobie na warcie z pogrzebaczem przy niemieckich dziwkach. No i koniec. Do szeregu! Nie przejmuj się, Jan. W końcu jesteś ranny. Powiedz Lucji. Na moją komendę! Pluton! Dwuszeregu zbiórka! Brawo, zwrot! Jedzie, marsz! Nie idź tam. Owszem, pójdę. Moje miejsce jest tam, a nie w łóżku zwycięzcy. Myślisz, że zrobiłem to z tchórzostwa? Zapewne z wyboru. Twój miły teraz strzela do Niemców? Chciałam móc wybrać, a nie tak jak ty. No więc wybrałaś. Boję się pustki. A teraz wiem, że wystarczy jeden krok, żeby z tego wyjść. Ten krok to rozebrać się. Nic nie rozumiesz. Jesteście potworni wszyscy. Tak niewiele trzeba, żeby z was wyszły wściekłe bestie. Ingo? Ingo? Ingo! Ingo, dokąd? A ty dokąd z tą opaską? Są ranni. Wypełniam swój obowiązek. Ja też. Nauczyłeś mnie wierności. Nie idź do niego, Ingo. Oni nadal chcą wojować. Oni ściągną na nas zemstę. Oni to Niemcy. Ingo, dziecko, poczekaj. Ta chwila może zdecydować o życiu. Poczekaj. Powiem ci prawdę. Nienawidziłam tego wszystkiego, co działo się tutaj, tej morderczej wojny, fanfar, sztandarów i chamskiej pychy. Ale to było moje, mój kraj, jak mówiłeś, upodlony naród. Zrozumiałam to teraz, kiedy każdy może wyciągnąć rękę po mnie jak po dziwkę. Ingo, dziecko. Wiedziałem, że przyjdziesz. Czekałem cały dzień.
cholernie zimno. Dlaczego tu jesteś? Dziś w nocy słuchałem Führera. Słuchaj, Ingo. My umiemy wojować. A jeśli zginiemy, to z nami cały naród! I cały świat! Bo cóż jest wart naród, który nie umie zwyciężać? Prawdę mówiąc, to nie wiedziałem, czy przyjdziesz. Ale niemiecka wierność istnieje. Istnieje. Nie pij tyle. W tej cholernej wojnie to człowiek musi pić. To jest normalne w żołnierskim życiu. Masz, łyknij, Ingo. To pomaga. Pij! Porucznik Waliszewski, wędruje się na tarcie, niemieckie się rozpoczęło. Słyszę, no odeprzyjcie ten atak. Najważniejsze, żeby nie uchwycili zabudowań. Gdyby im się udało, wypierać ich albo odcinać. Zresztą ja tam zaraz przyjdę. Jeszcze coś? Niemcy ostrzeliwują nas pociskami zapalającymi. Mamy zabitych i rannych. No możecie już odejść. Daj kijów. Jew? Saszka? Mój pułkownik swojemu pułkowniku. No jak to gabarit? Ja Kraków. Da. Ja... Słuchaj. Kraków? Сейчас. Вас к телефону польский полковник. Da? Pułkowniku, pułkowniku! Czemu pan zaprzestał ognia? Aha, związali się, tak. No to idę zobaczyć. Myślę, że wytrzymamy. Mam zabitych. Próbuję odeprzeć. Który chybił? Ja. Ty jesteś powstaniec? Ty jesteś Wałmie Zeszyński? Fuka się zaczęła! Pokaż, cholera, wszystko muszę sam robić. Wystaw nosa, zobacz, co tam się dzieje. Idą! Wysadzić most? No szkoda. Poza wszystkim to piękny zabytek średniowiecznej architektury. Słucham? Nie. Ja byłem członkiem jacht-klubu, panie pułkowniku, a nie Towarzystwa Miłośników Architektury. Tak, słucham?
idę z wami. Stary. Skąd tak leją? Ktoś tu jest zwierzy po naszych. Trudno rozróżnić. Zwierzy mówisz? Idziemy! Musisz się dostać na dach. Inaczej go nie zobaczysz. To żebyś tego wcześniej zobaczył niż on ciebie. Jasna. Mi się tam jeszcze ktoś jest. Kto? A nie wiem, może mi się tak przywidziało zdenerwowanie. Nie, chyba on sam był. Zresztą jest cisza. Chodź, zobaczymy. Strzelaj! Ty zdrajco! Strzelaj, ty kiwo! Strzelaj!